Tort, mamo, dla ciebie, bo dzisiaj masz urodziny. 100 lat kończysz. Wszystkiego dobrego. Tak rozpoczęły się obchody tego wyjątkowego jubileuszu. Anna Bednarek spędzała go w domu w otoczeniu rodziny, a ta jest pokaźna. Czwórka mama ma dzieci, 2 córki i 2 synów, 8 wnuków i 15 prawnuków, a najmłodszy ma roczek. Anna Bednarek dożyła 100 lat, choć nie miała łatwego życia. Przypomniał o tym burmistrz gminy Rychwał, który osobiście odwiedził jubilatkę. Też była nasza jubilatka wywieziona na prace przymusowe, a więc też poznała chleb, jaki musiała niestety w czasie okupacji właśnie spożywać w Niemczech, ale okazało się, że wszystko można pokonać. Córka jubilatki mówi, że nie zna recepty mamy na długowieczność, ale podejrzewa, że to efekt kilku czynników. Praca, miłość, dbanie, pielęgnacja, no i chyba dużo cierpliwości i wyrozumiałości. To już 7. stulatka, którą od początku piastowania urzędu burmistrza odwiedza Stefan Dziamara. Każda z tych pań mieszka właśnie u siebie w domu. Czyli za każdym razem, kiedy byliśmy, to nie były to osoby, które przez chwilę zostały wypuszczone spod gniazdka rodzinnego, tylko właśnie tymi paniami opiekuje się najbliższa rodzina w sposób wyjątkowo cudowny. Anna Bednarek całe życie, poza okresem okupacji, spędziła na terenie gminy Rychwał.